W horoskopie PO z kolei dużą rolę będzie odgrywał Uran. I to nie jest miłość. Jesienią no, powinny się odbyć wybory parlamentarne. Więc no, może być przewrót, tak? Czy jakiś rocna. Nie mówię przewrotu w sensie zamachu stanu, ale no, zmiana władzy, chociaż nie wydaje mi się, żeby opozycja robiła wiele, żeby tą władzę odzyskać. Czy sprawdzałeś też jakichś no, czołowych polityków, czy opozycji, czy też właśnie rządzących, jak się u nich układa i właśnie ta jesień, jaka będzie dla nich? No właśnie, to jest wszystko takie bardzo, pierwszy raz właściwie tak jest, że nie można ewidentnie wskazać faworyta takiego, jakby zwycięzcy. Że trudno będzie utworzyć po prostu, zbudować władzę, nie będzie większości. To może być taka dziwna sytuacja, że tak trochę jak po wyborach prezydenckich, że przez pewien czas właściwie nie wiadomo, kto wygrał te wybory. Że te różnice głosów były tak niewielkie, że to może być trudne do rozstrzygnięcia. Tyle tylko, że oczywiście jeżeli te głosy będą równe czy jakoś podobne między Zjednoczoną Prawicą a powiedzmy koalicją, no to a koalicja jeszcze może stworzyć koalicję z innymi, prawda, jakimiś ugrupowaniami, które są powiedzmy jakimiś tam antypisowskimi, no to to by raczej było na plus dla koalicji. Ale nie jestem pewien, czy tak się stanie i czy rzeczywiście jest taka wola do tego, żeby tą władzę odzyskać. W sensie takim... to jest jedna rzecz, ale druga sprawa, mówi się o tym, że teraz, że jeżeli opozycja chciałaby wygrać, to by musiała wejść w taki tryb, takiej trochę terapii politycznej, takiego wejścia w takim... taki proces zmiany. Taki proces zmiany, ale też taki dodawanie otuchy wyborcom, że będzie dobrze. Pamiętamy, jak w 2007 roku PO odzyskiwało władzę, to szło... Polityka miłości. Polityka miłości, właśnie. Nie? I teraz no, to już się trochę jakby zużyło, to sformułowanie, ale coś w tym stylu pewnie opozycja by chciała, żeby to była taka polityka miłości. Ale w horoskopie PO z kolei dużą rolę będzie odgrywał Uran. I to nie jest miłość, tylko raczej... Nagłe zmiany, ostre pociągnięcia. Tak, mógł sugerować, to właściwie to powinno iść w taką stronę, żeby to było coś nowoczesnego, odważnego, śmiałego, radykalnego, nowego też i takiego nowego, które coś, co daje nadzieję, jasne, ale też co jest właśnie radykalnie inne od tego, co było i coś, co raczej jakby tak na przyszłość ukierunkowuje. Czyli dodaje w takim sensie nadziei, że może być coś nowszego, lepszego, nowocześniejszego. Jakoś tak, nie? Ty też, jak nie, pewno, zapewne wielu z Państwa wie, ale niektórzy może nie wiedzą, Piotr Piotrowski. W 2009 roku w jednym z właśnie w wydaniu świątecznym Newsweeka, właśnie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestrowym, w czasie wywiadu powiedział, że właśnie dotyczył, jak to w Newsweeku, czyli dotyczył spraw politycznych. No i tam właściwie no, o wielu politykach mówiłeś, natomiast no, najbardziej było charakterystyczne to, że no, przepowiedziałeś w jakiś sposób na no, dramat, jaki się wydarzył w kwietniu 2010 roku, pisząc, że wiosną świat braci Kaczyńskich legnie jak domek z kart, z tego co zapamiętałam, jak to było powiedziane. No, chociaż nie miałam na myśli katastrofy w sensie dosłownym, prawda? Czy takiego dramatycznego zdarzenia, czy śmierci, ale rzeczywiście wnioskowałam to na podstawie no z kolei ruchu Urana, powiedzmy względem horoskopu braci Kaczyńskich, gdzie ten Uran tworzył tam kwadraturę do Słońca, mówiąc technicznie. I to pokazywało rzeczywiście jakiś przełom, że to... Ten duet, który oni wtedy przecież, bo to był czas, trzeba pamiętać, kiedy Jarosław Kaczyński już nie był premierem, ale jakby był krótko po tym, jak był premierem. Prezydentem był wtedy Lech Kaczyński, który walczył, zaczynał właściwie kampanię, która miała prowadzić do reelekcji.
I to było ciekawe, że wtedy Jowisz też wchodził do znaku barana, tak jak teraz. Mhm. A Jowisz to się też wiąże jakoś no, z prawem i sprawiedliwością. Zresztą w horoskopie PiSu Jowisz też odgrywa bardzo ważną rolę, bo tam jest w koniunkcji ze Słońcem. Ale jak wchodzi coś do barana, jakaś planeta, to jest nowy cykl, bo to jest pierwszy znak, więc tu się też nawet to jakby może pokazywać, że tutaj z tym wszystkim, co się skrywa pod tym pojęciem prawa, prawodawstwo, jurysprudencji, właśnie sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości sędziów, ale też jakoś religii, że to ulegnie jakiemuś pewnemu przewartościowaniu. I tak też się stało. Przecież po śmierci Lecha Kaczyńskiego do wyborów przystąpił Jarosław Kaczyński. No z takim skutkiem, że przegrał, prawda? I to był taki no, cios, że rzeczywiście Tak, wydawało się, że już raczej się nie podniesie i po osobistej, i po politycznej tragedii. Tak, tak. Ale jednak potem się dźwignął jakoś. Chociaż to rzeczywiście potem była taka seria trudnych... niepowodzeń. Niepowodzeń politycznych. I teraz z kolei w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego jest Neptun tworzy z kolei do Słońca kwadraturę, znaczy tak jak wtedy Uran tworzył kwadraturę do Słońca, tak teraz Neptun tworzy kwadraturę do Słońca. I to jest czas no, osłabienia i psychicznego, i emocjonalnego, i fizycznego, i takiego poczucia trochę takiej bezsilności czy bezradności wobec tego, co się wydarza. Myślę, że Jarosław Kaczyński powinien bardziej przyjrzeć się jakby tym swoim doradcom, kto mu doradza i kto mu co podpowiada, bo też może ta taka polityka bogacenia się polegająca nie na oszczędzaniu, tylko na rozdawnictwie, być może tutaj to się trochę jakby zużyło albo to nie zadziałało tak jak trzeba. Ale to może być taki czas dla niego trudny, rozczarowujący, trochę z takim poczuciem zagubienia, chociaż politycznie może stworzyć znowu jakiś rodzaj pewnej idei, która może być politycznie nośna, ale nie wiem, na ile ona byłaby skuteczna. Mm-hmm. Jeżeli to się zestawi z kolei z tym potencjałem, jaki w tej chwili ma PO, czy Donald Tusk, no to... to wydaje się, że to jest bardziej dynamiczne tutaj po stronie opozycji, że tu opozycja ma szansę przełamać pewien impas, ale nie wiem też na ile skutecznie. Mm-hmm. No, mówimy o tym właściwie no, na 10 miesięcy przed wyborami, więc trudno z takiej perspektywy, tak odległej, mówić w szczegółach, co będzie za 10 miesięcy. Już bardzo konkretnie, prawda? Tak.